Witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz wystartowałem. Prosiłbym o jakiś sygnał na czacie, czy tym razem odpaliło. Jest w porządku, tak? Super. No tradycyjnie puściłem Państwu na początku tą prezentację Płomienie Miłości i dzisiaj chciałem troszeczkę bardziej, że tak powiem, troszeczkę się wypowiedzieć w temacie władza bez miłości prowadzi do tyranii. I w tym kontekście dzisiaj będę miał do Państwa również ogromną, ogromną prośbę. Zapewne do większości z Was dotarł już mail, w którym jest prośba o to, by podpisać się pod petycją, która zakazuje na dzień dzisiejszy obrotu naturalnymi roślinami. Ja celem na początku Państwa wprowadzę w zagadnienie, tak żeby pokazać mój punkt widzenia w kontekście chociażby lektury ostatnich artykułów, które są w Nexusie. Tutaj mamy na początku pokazany artykuł z poprzedniego Nexusa. Ja troszeczkę już omawiałem ten artykuł, biologiczne skutki oddziaływania pól elektromagnetycznych. I a propos tego artykułu, dlaczego go pokazuję? Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy lekceważy się oddziaływanie pól elektromagnetycznych i tak naprawdę są już badania, które pokazują, że każde pole elektromagnetyczne w mniejszym lub większym stopniu oddziaływuje na organizmy żywe. I kilka cytatów. Głównym powodem, z którego mikrofale są szczególnie szkodliwe, jest prawdopodobnie łatwość, z jaką generowane przez nie prądy przenikają przez błony komórkowe. Ja nie będę tutaj już dokładnie przytaczał niektórych rzeczy z tego artykułu. Najważniejsze jest to, żebyście Państwo zdawali sobie z tego sprawę, że wszystko, co wibruje, że pole elektromagnetyczne jest pewnego rodzaju częstotliwością, wibracją w eterze. Ono również przenikając przez nasze ciała oddziaływuje na nas. Już wielu z Was zapewne też zdaje sobie sprawę z tego, że w pomieszczeniach, w których śpimy, no nie powinno być żadnych urządzeń elektronicznych. Faktem, że nawet okablowanie powoduje również specyficzne pole elektromagnetyczne, ale ono jest takie szczątkowe, bym powiedział. W każdym bądź razie najważniejsza informacja, że ono oddziaływuje. I tak jak tutaj wielu już tam dyskutowało na ten temat, a propos telefonów komórkowych, telefony komórkowe zwiększają ryzyko powstania raka. Gdyby do podobnej fragmentacji DNA doszło w całym organizmie, wówczas należałoby się spodziewać zwiększonego ryzyka zachorowania na raka, ponieważ istotne geny, które kontrolują podział komórek, mogą być uszkodzone lub utracone. Dowodzić tego zaczynają najnowsze badania częstości występowania raka mózgu. Także przezorni rodzice, mądrzy rodzice na pewno będą ograniczali kontakt swoim dzieciom z komórkami, no bo to się już zaczyna robić troszeczkę i chorobą, jeżeli chodzi o ilość posiadanych telefonów komórkowych. Ale idziemy teraz dalej, tak? Bo tak jak mówiłem dzisiaj w kontekście władzy, oczywiście władza twierdzi, że pole elektromagnetyczne nie oddziaływuje szkodliwie na ludzi mieszkających w pobliżu na przykład linii wysokiego napięcia. Tworzy się specjalnie normy, które pozwalałyby na to, żeby tereny wokół na przykład słupów wysokiego napięcia mogły być sprzedawane i mogły być w obrocie handlowym. Kolejna rzecz. Artykuł również z tego nieznanego świata, z Nexusa. Czy DNA emituje światło? Ja też już omawiałem ten artykuł, ja tylko pokazuję go specjalnie po to, żeby unaocznić Państwu, ja mówiłem o tym, że jesteśmy istotami świetlistymi, że nasze DNA świeci. My tego nie widzimy, ale gdybyśmy, że tak powiem, odarli nas z naszych zmysłów ziemskich, z tego matriksa przysłowiowego, to spojrzawszy w prawdziwą rzeczywistość, stwierdzilibyśmy, dojrzelibyśmy tą naszą prawdziwą naturę, świetlistą naturę.
Tutaj tylko krótko światło w naszej ludzkiej świadomości. W przełomowej pracy zatytułowanej Zaaranżowane ograniczenia kwantowej spójności w mikrokanalikach mózgu, już nie cytuję dokładnie autorów, mózg jest przedstawiony jako kwantowy komputer, którego główna architektura składa się z mikrokanalików, cytoszkieletu i innych struktur w obrębie każdego z mózgowych neuronów. Kolejny artykuł, również z tego Nexusa, poza rzeczywistością kwantową, ewolucja świadomości. I to, o czym się już tutaj na łamach również naszej wolnej ludzkości mówi, jestem światłością, która jest ponad wszystkimi. Jestem pełnią. Pełnia wyszła ze mnie, pełnia doszła do mnie. Rozłupcie kawałek drewna, a będę tam, podnieście głaz, a znajdziecie mnie. Jest to urywek z Ewangelii świętego Tomasza, który swego czasu został znaleziony w zwojach nad Morzem Martwym. Oczywiście Kościół katolicki nie przyznaje się do zapisów z tejże Ewangelii, bo one podważają trochę bardziej jak troszeczkę, wiarygodność instytucji, zhierarchizowanej instytucji, prawda? Bo jeżeli rozłupiemy kawałek drewna i znajdziemy tam Stwórcę, rozłupiemy głaz, albo go podniesiemy i znajdziemy go tam, tak naprawdę to jest to, że powinniśmy zacząć go szukać gdzieś wewnątrz siebie, a nie na zewnątrz. A my bardzo często zapełniamy tą zewnętrzną pustkę różnymi przedmiotami, które cieszą, tak jak lalki dla dzieci, na bardzo krótki okres czasu. I mały cytat, wiele osób odczuwa potrzebę powrotu do domu, ale nie pamięta, gdzie ten dom jest. Nie pamiętamy, gdyż nasz dom wciąż powstaje na nowo, a my stanowimy element tego nieustannego procesu tworzenia. Coś w nas domniema, dopomina się przypomnienia, a ludzkość doświadcza wszelkiego rodzaju zmian, kataklizmów, rozwoju, umiejętności i technologii, wzrostu świadomości i własnych możliwości. Ale co takiego chcemy sobie przypomnieć i jak to znaleźć? Dowiadujemy się, że nie ma czasu ani przestrzeni, że jesteśmy częścią wszystkiego, a wszystko jest w nas. I tak jak przed chwileczką mówiłem, dowiadujemy się, że jesteśmy świetlistymi istotami. I no pytanie, co to znaczy, z czym to się je, kiedy nasze zmysły opierają się cały czas na racjonalnych przesłankach, na tym, co widzimy, czego dotykamy, no to jak tutaj dać wiarę w coś, czego nie da się dotknąć? Kolejny cytat. Najwyższa forma egzystencji dała początek świadomemu istnieniu. Budowa wszystkich form życia opierała się na świetle. Proces tworzenia rzeczywistości wracał do źródła, podążając po spirali. Czyli to, o czym mówi również Joanna, tak? Czyli fraktalna. Spirala to jest fraktalna rzeczywistość, która się powtarza w coraz wyższych płaszczyznach i stąd często mówi się, że na przykład historia lubi się również powtarzać. Wracamy do artykułu. Istoty zrodzone z zewnętrznych wymiarów miały bardzo małą gęstość lub jej nie miały wcale. Porównajcie sobie Państwo te rzeczy również z tymi informacjami, o których się mówi w hiperfizyce. Tutaj mamy już... Chciałem teraz jeszcze Państwu... Dobra, tutaj mamy już artykuły z ostatniego Nexusa. Ja też przy okazji chcę Państwu pokazać pewne rzeczy, tak? Tak jak już nieraz mówiłem o tym, że wyglądamy tak jak to, co jemy, że jesteśmy tym, co jemy. Tutaj jest artykuł, który mówi, że o związku kwasu żołądkowego z naszym zdrowiem. Autorka na samym początku podaje informację, że to jest nieprawda, że jesteśmy tym, co jemy. Dlatego ona twierdzi, że ludzie, którzy tak mówią, się mylą, że nie jesteśmy tym, co jemy, ale tym, co przyswajamy. Tak naprawdę ja jestem daleki, ona ma rację, tak? Z tym, że to nie jest tak, że
No, żeby cokolwiek przyswoić, to trzeba to zjeść, prawda? Kwestia metabolizmu, przyswajalności i tak dalej ma ogromne znaczenie. I tutaj również no, kwas żołądkowy jako taki, który nasz organizm produkuje do trawienia, w zależności teraz od tego, w jakiej atmosferze jemy, co jemy, no, albo przyswaja, albo nie przyswaja. I jeżeli na przykład, tak jak kiedyś mówiłem, zjadamy duże ilości skrobi, czyli mąka, która jest powiedzmy sobie, dodana do niej woda, to jest najprostszy sposób na uzyskanie kleju, który skleja nam kostki jelitowe. Już nie mówiąc już o samym kwasie żołądkowym, który bardzo często albo jest wydzielany w nadmiarze u osób, które. No to też jest kwestia indywidualnych cech charakteru, tak? Dlatego ja zawsze mówię, że, drodzy Państwo, to trzeba każdy przypadek indywidualnie rozpatrywać. Są osoby, które denerwując się, wydzielają zwiększone ilości kwasów żołądkowych i dużo jedzą przez to, a są osoby, którym się żołądek zaciska, te kwasy żołądkowe się nie wydzielają. Także tutaj należałoby to naprawdę bardzo szczegółowo sprawdzić. Ona tutaj bardzo fajnie mówi o tym, że przydatnym jest zrobienie na przykład analizy pierwiastkowej składu włosa, bo po tym można poznać, co przyswajamy, czego nie przyswajamy i jaki jest tego powód, prawda? Kwestia, może jeszcze tylko dwa słowa na sam koniec. Również no, stan nerwowy, ona o to dosyć mocno opisuje, ale mały cytat, o którym też już Państwo pewnie wiecie, dla tych, którzy się zastanawiają, jak to możliwe, że lekarze nie wiedzą o tym prostym remedium, proszę wziąć pod uwagę, że wielka farma. Tutaj chodzi o to, że tak naprawdę można pomóc żołądkowi w wydzielaniu kwasów żołądkowych. Są tabletki, które można w postaci tak zwanego suplementu sobie podać, na przykład kwasu solnego. Są to koszty naprawdę niewielkie, a w ten sposób wspomóc procesy trawienia. Lekarze tym się w ogóle nie zajmują. Ona tutaj podaje kilka przyczyn. Dlatego, że wielka farma zarabia 7 miliardów dolarów rocznie, sprzedając leki zobojętniające i blokujące kwas solny. Wielka farma finansuje i kontroluje szkoły medyczne. No to też już wiemy, tak? W morderczym uścisku trzyma agencje nadzorcze, takie jak Amerykański Urząd do Spraw Żywności i Leków, Australijski Zarząd Dobrami Terapeutycznymi. Przekazuje politykom ogromne sumy pieniędzy. To, co kiedyś ośmieliłem się powiedzieć tutaj na forum również, uważam, że politycy są chłopcami na posyłki dla wielkich firm i korporacji ponadnarodowych. Poza tym Wielka Farma wydaje miliardy na zachęty dla lekarzy. Lekarzy, którzy tak naprawdę mają z czego żyć wtedy, kiedy chorujemy. I tak to jest skonstruowane, żeby oni nas leczyli, zresztą mieli prawo zarezerwowane i wyłączne prawo do leczenia, bez gwarancji na wyleczenie, bo poczytajcie sobie Państwo ustawę o zawodzie lekarza, ale to jest prawo zarezerwowane dla nich. I to jest takie podsumowanie tego artykułu. Ja może trochę tak skaczę, ale myślę, że Państwu na końcu przedstawi się cały obraz tego, do czego dążę. Podobna rzecz, jeżeli chodzi o znaczenie enzymów i cytochromu P450. To jest bardzo taki trudny artykuł, powiedziałbym, ale warto się nad nim pochylić i się wczytać, chociażby dlatego, że no, enzymy powodują to, że trawimy w ogóle, a organizmy, gdzie nie mamy mikroelementów, aminokwasów i pierwiastków śladowych, nie produkują wystarczającej ilości enzymów. Tu jest to pokazane na przykładzie enzymu CYP450, który ma różne też swoje formy, ale no, krótki cytacik. Jeżeli jeden lek hamuje regulowany przez enzymy CYP450 metabolizm innego leku, drugi lek może osiągnąć toksyczny poziom w organizmie. Także tutaj z tymi substancjami chemicznymi, które nam podaje się w lekach, no jest taki problem, że tak naprawdę one oddziaływują na
jedną jakąś tam sprawę. Tutaj nikt nie robił badań pod kątem oddziaływania na inne rzeczy. No, dlatego ja zawsze mówię, że tylko to, co żyje, odżywia żywy organizm, bo te związki, które są w roślinach, one oddziaływują na siebie na zasadzie synergii. One są dopasowane, a tutaj taki w dużej ilości nawet podany związek chemiczny bez odpowiedniego towarzystwa i bez odpowiednich proporcji może tylko więcej szkody nam zrobić. No ale to jest wszystko nastawione, jak Państwo wiecie, na uzyskanie efektu w postaci zlikwidowania objawów. Chociażby na chwilę, tak? Ale no przecież co Pan chce, czy Pani, objawy zlikwidowaliśmy. No i kolejny artykuł z ostatniego nieznanego świata, choroby nowotworowe, a nasz toksyczny świat. Ja myślę, że za tydzień, jak będziemy rozmawiali, będziemy mieli wywiad z człowiekiem, bardzo ciekawym człowiekiem. Ja już od jakiegoś czasu, cudzysłowiu, przepraszam za wyrażenie, ale poluję na to, żeby podzielił się z Państwem swoimi doświadczeniami, bo to jest człowiek, który przeszedł 3 śmierci kliniczne, człowiek, który był na sterydach, na beta-blokerach, no cuda tam z nim lekarze robili. Dopiero wtedy, kiedy się zwrócił w kierunku naturalnych metod, zaczął przyjmować naturalne, powiedzmy ogólnie rzecz ujmując, suplementy, no człowiek wrócił do życia, dzisiaj funkcjonuje i ku zdziwieniu lekarzy, no ma się coraz lepiej. W każdym bądź razie toksyczny świat, bardzo mocny artykuł, pokazujący ogrom na dzień dzisiejszy pojawiających się chorób nowotworowych. Według statystyk WHO co roku na świecie umiera około 7,5 miliona osób. W tej samej Europie w 2006 roku rozpoznano nowotwory u ponad 3 milionów osób, które doprowadziły do zgonów ponad 1,5 miliona, 1 700 tysięcy osób. Drodzy Państwo, to są ogromne liczby. Bo jak, i to jest tylko kwestia jednego roku, bo jak porównamy dane, które ile osób zginęło chociażby w ostatniej II wojnie światowej, to tak naprawdę trzeba usiąść z wrażenia, bo więcej ludzi umiera dzisiaj rocznie na tego rodzaju choroby, jak właśnie rak, jak choroby krążenia, choroby cywilizacyjne, i nikt tak naprawdę wielkiego larum nie podnosi. Wszyscy czerpią z tego korzyści, ministrowie zdrowia też się cieszą tak naprawdę, bo dobrze im się za to płaci, żeby gadali tak, jak gadają na dzień dzisiejszy. Kolejna rzecz, o czym już mówiliśmy, toksyczna chemioterapia bardzo osłabia układ odpornościowy, co pośrednio może sprzyjać rozprzestrzenianiu się raka. Tutaj autor dosyć delikatnie mówi może. I, drodzy Państwo, według mnie tak naprawdę sprzyja. Wejdźcie sobie, tak jak już mówiłem, na doktora Ashkara, lekarstwo na raka. On pokazuje to bardzo pięknie, ile kancerogenów zostaje w organizmie po chemioterapii. I organizm coś z tym musi zrobić, jeżeli nie jest w stanie się oczyścić i tego wyrzucić. Ja jestem czasami porażony metodami, jakimi się ludziom się wmawia, że się leczy raka. Jeżeli ktoś trzeci raz gubi włosy, rok czasu podawana mu jest chemioterapia, to jest taka bomba zegarowa, która siłą rzeczy musi kiedyś wybuchnąć. Powiem szczerze, słabo mi się robi, jak mówię o takich przypadkach, i jeżeli się jeszcze to nakręca od strony właśnie tego, że ludzie wręcz proszą o podawanie chemioterapii, niejako w przekonaniu, że to da im życie. No tak nie jest. Tutaj nie da się oszukać praw fizyki i stosowanie chemioterapii jest, śmiem twierdzić, oszukiwaniem tychże praw, a wchodząc tu w tą rzeczywistość, wpisaliśmy się w pewne prawa i zasady, które mamy po prostu szanować. Mało kto wie, że stosowana w walce z rakiem chemioterapia swoją karierę zaczynała jako broń masowej zagłady. No część z Państwa już na pewno o tym wie. Idziemy dalej, bo te artykuły, które dzisiaj pokazuję, chcę Państwu pokazać w troszeczkę w bardziej szerszym kontekście.
żeby pokazać to, że dzisiaj nauka idzie bardzo, bardzo do przodu i to, co ostatnio mówiłem a propos wykładów na konferencji, na której byłem, światek decydentów dzisiaj nie jest zainteresowany w tym, aby zbyt szybko nowinki oglądały światło dzienne. I mówi się o tym, że trzeba 50 lat, żeby nastąpiły jakiekolwiek zmiany. Ja mam tutaj pewne obawy co do tego, czy mamy aż 50 lat. Dlatego, no między innymi dlatego pokazuję Państwu materiały źródłowe z różnych rzeczy i osoby, które z własnego doświadczenia, na własnej skórze, z własnej autopsji potwierdzają rzeczy, o których tutaj sobie mówimy na forum Sekretu Długowieczności. Śmieciowe DNA, wrota do transformacji. Rewelacyjny artykuł, polecam bardzo mocno Państwu również ten artykuł. Naprawdę bardzo poszerza horyzonty myślowe, pokazuje, jak ogromne znaczenie ma również to, co myślimy i co mówimy, na wpływ na konstrukcję naszego DNA. Ponieważ struktury par zasad DNA oraz języka są podobne do siebie, to za pomocą słów i zdań możemy zmieniać nasze własne geny, co też eksperymentalnie dowiedziono. Psychologia zna takie przypadki, gdzie słowem można człowieka zabić. Słowem można człowieka wznieść ponad niebiosy. Ja, drodzy Państwo, bardzo Was też proszę o to, żebyście wszem i wobec byli takimi troszeczkę posłannikami, można powiedzieć. Kiedyś Chrystus wysłał swoich apostołów, takimi apostołami tych informacji. Tutaj nie macie się czego obawiać. No, strach jest tą blokadą, ale ja zawsze mówię, tam gdzie jest strach, nie ma miłości. Tam gdzie jest miłość, to nie może mieć miejsca strach. Strach jest blokadą. I druga rzecz, to od Was, drodzy Państwo, będzie zależało, już zależy dzisiaj, od każdego, zresztą efekt motyla, o którym kiedyś już wspominałem, ma ogromne znaczenie, każde słowo wypowiedziane, nigdy nie wiemy, na jaki grunt ono padnie, a zwłaszcza z dziećmi. Rozmawiajcie o tym z dziećmi, naprawdę one są często mądrzejsze od nas, bo mają jeszcze pamięć tej wiedzy, którą przyniosły z sobą z wyższych wymiarów. Tutaj chciałem Państwu zacytować jedną rzecz a propos wpływu języka na zmianę DNA. Jeden z bardziej znanych przypadków wywołania zmian genetycznych za pomocą hipnozy został udokumentowany w 1951 roku w szpitalu Queen Victoria Hospital w hrabstwie West Sussex w Anglii. Obejmował on leczenie choroby, nie wiem jak to się czyta, Brokła, u nastoletniego chłopca, którego skóra była sucha, utwardzona jak u gadów, łatwo pękała i krwawiła. Stosując hipnotyczne sugestie, anestezjolog i hipnotyzer, dr Albert Mason uporał się z tą dolegliwością w ciągu kilku tygodni. W tamtym czasie był to cud, ponieważ choroba Broka nie ma podłoże genetyczne. Jej ustąpienie oznaczało, że dr Mason zdołał skutecznie przeprogramować geny chłopca, co według ówczesnej wiedzy naukowej było niemożliwe. Stwardniała skóra chłopca odpadała, odsłaniając miękkie, zdrowe ciało, które już takie pozostało. Dziś wiemy już, że stosując właściwe częstotliwości światła i dźwięku, a także słowa, i tutaj, drodzy Państwo, to, co się mówi o leczeniu dźwiękiem, o leczeniu misami, gongami, to ma swoje odzwierciedlenie w tego rodzaju rzeczach, o których mówimy. Czyli wracamy do tego, o czym mówiliśmy już dzisiaj troszeczkę wcześniej. Częstotliwości, wibracje, które oddajemy do otoczenia, a nasz głos, nasz tembr, nasze słowa wypowiadane, to jest również częstotliwość i wibracja określonego pasma. Możemy w ten sposób aktywować część naszego mobilnego DNA do przekodowania niektórych odcinków genomu, a tym samym dokonania fizycznej transformacji na najbardziej fundamentalnym poziomie biologicznym. I teraz wracam do fizyki kwantowej, bo fizyka kwantowa właśnie mówi o tym, że na poziomie kwantowym z punktu widzenia obserwatora, obserwator wpływa na obserwowane zjawiska. Czyli sama myśl nawet już powoduje
kolejny łańcuch zdarzeń, które zaczynają się dziać. I teraz czytamy dalej. Po usunięciu próbki DNA i całej aparatury, fotony nadal poruszały się ruchem spiralnym, jakby DNA nadal tam było. Nazwano to efektem fantomu DNA, który oznacza, że w próżni w eterze zostały wzbudzone jakieś nowe struktury pól skalarnych, torsyjnych i że wprowadzały one światło w ruch spiralny nawet przy braku DNA. Efekt ten obserwowano prawie przez miesiąc, co dowodzi, że ta nowa struktura pola posiada niezwykłą trwałość i stabilność. Drodzy Państwo, i tak naprawdę wystarczy uwierzyć tylko, tak jak było w tej prezentacji na początku, która nie poszła, uwierzyć w te ogromne moce, które są w nas. My naprawdę możemy kreować rzeczywistość wokół siebie. Tylko nam wmówiono, że nie jesteśmy władni, że się nie da, albo nas nastraszono, tak? W każdym bądź razie nie chcę już tutaj rozwijać bardziej tego wątku. Polecam, odsyłam Państwa do artykułu, naprawdę jest mocny. I dlaczego o tym wszystkim dzisiaj mówię? Bo w tym kontekście... A, i mały cytat na koniec, jeżeli chodzi o ten artykuł. Doświadczenie kontaktu z energią kosmicznej miłości oraz współczucia i całkowitej bezwarunkowej akceptacji jest dla wielu osób, które przeżyły NDE, to jest opuszczanie swego ciała, potężną, uzdrawiającą siłą. Za tydzień będziemy rozmawiali z człowiekiem, który przy okazji tych swoich przeżyć, traumatycznych przeżyć, na pewno jego pierwsza śmierć kliniczna nie przedstawiała mu się jako coś fajnego. Opowie, mam nadzieję Państwu, że uda mi się go przekonać do tego, żeby opowiedział właśnie Państwu o tym, jakie on miał wrażenia, odczucia, kiedy opuszczał swoje ciało, ale są naprawdę bardzo zbliżone do tej konkluzji użytej na końcu tego artykułu. Drodzy Państwo, gadam już tak pół godziny, a gadam to wszystko w jednym celu. W celu, żeby Państwu puścić teraz, mam nadzieję, że to poleci, żeby puścić Państwu taką prezentację, tutaj jedna Maja napisała na czacie, że ona już wysłała petycję, ale ja Państwu, rzucę to na ekran. Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, z ogromną prośbą o to, by to uczynili. Ja dzisiaj będę chciał troszeczkę wcześniej skończyć. Drodzy Państwo, puszczę tą prezentację. Póki mam z Państwem kontakt, chcę przekazać jak najwięcej, bo nie wiem, czy poleci prezentacja. To jest ta strona internetowa. Dla tych, którzy się po programie do mnie odezwą na maila, oczywiście ja wyślę ten link. Dla tych, którym uda się to spisać z programu, proszę bardzo, jest http://www.iozn.pl/petycja. Jak wrzucicie takie hasło na Google, na pewno znajdziecie link. Ja Państwu puszczę, myślę, że to będzie też uzupełnienie tego wszystkiego, o czym mówię. I moja ogromna prośba, żebyście tego nie odkładali na jutro, na pojutrze. Jest takie powiedzenie, co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz miał dzień wolnego. Ja proponuję, co masz zrobić jutro, zrób dziś, będziesz miał więcej wolnego. Druga rzecz, osobiście przyznam się, wypełniłem tą petycję również za swoich rodziców, również za swoich dziadków. Mimo tego, że tam żądają maila, tak, komu mogłem, założyłem maila, komu nie mogłem, to wysłałem tego maila na rodziców, bo to są osoby, oczywiście wcześniej uzgodniłem z tymi osobami, czy mogę w ich imieniu tą petycję wysłać, podając ich dane. I mam taką prośbę, drodzy Państwo, bo akta zrobił się wielki szum w internecie, bo wielu sobie zdaje sprawę z tego, jak ogromne znaczenie ma informacja. W kontekście dzisiejszego programu i tych artykułów, które mówiłem, zobaczcie, drodzy Państwo, informacja ma wpływ nawet na DNA.
prośba ogromna, wyślijcie sami, pomóżcie wysłać innym tą petycję, bo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki bigos szykują nam ci, którzy pociągają za te sznureczki. Nasi politycy, ci z Państwa, którzy oglądali posiedzenie z Komisji Sejmowej podczas obrad na temat dopuszczenia GMO w Polsce, widzieli zapewne, w jaki sposób została potraktowana kobieta, która z fundacji dawała konkretne argumenty na to, że GMO szkodzi. Ten pan wręcz impertynencko zachowywał się, przerywał jej, twierdząc, że to ona jemu przeszkadza, że ona zakłóca porządek obrad. No, nie możemy spać. Drodzy Państwo, mimo tych zachowań takich ludzi, ja na co dzień się z czymś takim spotykam, prośba ogromna. Strach jest tylko wtedy, kiedy nie ma miłości. Puszczę Państwu teraz tą petycję i na koniec, jeżeli będę miał jeszcze łączność, posłuchajcie tego, bo tutaj będzie bardziej do słuchania, aniżeli... O, to inaczej zrobimy. Widzę, że tak sobie z tym nie dam rady. Chwileczkę poproszę. Poproszę, poczekajcie Państwo. Wkleję link. Momencik, ale coś mnie tutaj... O! Wkleję dla tych, żeby te, którzy chcą link prześledzić. Wkleję link i on zaraz pójdzie. Wsłuchajcie się Państwo w te słowa. Ja myślałem, że będę musiał to czytać. Okazuje się, że jest to tekst tego, co jest czytany, więc spokojnie możecie Państwo się wsłuchać. Ja już się wyłączam. Wyobraź sobie, że twoje dziecko albo twój mąż lub twoja żona ciężko choruje. Istnieje naturalny lek, bezpieczny i niepowodujący skutków ubocznych, który mógłby wyleczyć chorobę. Tymczasem Unia Europejska zakazuje jego stosowania. Co gorsze, władze zmuszają cię do podawania choremu leków syntetycznych o potencjalnie niebezpiecznych skutkach ubocznych. W takiej sytuacji nie masz wyboru. Jesteś w pułapce. Takie i podobne sytuacje mogą wkrótce stać się rzeczywistością w Polsce, odbijając się na wszystkich jej mieszkańcach, a przede wszystkim na tobie i na mnie. Po latach lobbingu międzynarodowe koncerny farmaceutyczne są już bliskie osiągnięcia swojego celu. Nowe, drakońskie rozporządzenie Unii Europejskiej zagraża tysiącom naturalnych środków leczniczych stosowanych od wieków, które nie mają skutków ubocznych, jakie występują przy zażywaniu zwykłych chemicznych leków. Dotyczy to setek naturalnych produktów, np. na serce, układ krążenia, stawy, układ kostny, pamięć, trawienie, depresję, przemęczenie, regulujących poziom cukru we krwi, nasennych, poprawiających widzenie itd. Chodzi o rozporządzenie 1924-2006-WE w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących produktów medycyny naturalnej. Rozporządzenie nakłada na sprzedawców naturalnych produktów medycznych obowiązek uzyskania specjalnego zezwolenia Brukseli, aby móc informować konsumentów, pisemnie lub ustnie, o właściwościach terapeutycznych oferowanych produktów naturalnych. Takie zezwolenie wydaje Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, EFSA. Problem w tym, że urząd ten potrzebuje od 3 do 5 lat na wydanie decyzji. Co więcej, na blisko 44 tysiące wniosków złożonych od 2008 roku urząd wydał jak dotąd zaledwie 241 zezwoleń. Jest to bezprecedensowy zamach na nasze prawo do alternatywnych metod leczenia. A cel tych obostrzeń jest ewidentny. Chodzi o zabezpieczenie miliardowych zysków przemysłu farmaceutycznego w nadchodzących latach poprzez odebranie nam alternatywy i zmuszenie nas do sięgania po drogie chemiczne leki. Jest jednak światełko w tunelu. Pewne stowarzyszenie z Anglii, bardzo aktywne na szczeblu europejskim, Stowarzyszenie Zdrowia Naturalnego, organizuje protesty i zasypuje eurodeputowanych listami w tej sprawie. Z kolei brukselski Instytut Obrony Zdrowia Naturalnego, IPSN,
już zgromadził we Francji, Hiszpanii, Belgii i Luksemburgu ponad 300 tysięcy podpisów pod protestem. W Polsce jeszcze nie powstała w tej sprawie żadna inicjatywa na dużą skalę. Zebrała się jednak grupa polskich lekarzy i pacjentów, którzy postanowili założyć komitet protestacyjny i właśnie tego dotyczy nasz gorący apel. Ja nazywam się Krzysztof i sam jestem częścią tej inicjatywy, dlatego zwracam się z serdeczną prośbą. Wykonaj znaczący i symboliczny gest dobrej woli, podpisując dołączoną petycję skierowaną przeciwko rozporządzeniu 1924-2006 WE i broniącą medycynę naturalną w Europie. Choć nikt rozsądny nie wpadłby na pomysł, by podważać swobodny przepływ naturalnych suplementów diety, biurokraci w Brukseli właśnie to próbują zrobić. Postanowili zmusić producentów do zbierania ekspertyz, przedstawiania wyników badań klinicznych i bardzo kosztownego gromadzenia najróżniejszej dokumentacji. Także w przypadku środków, które bez żadnych komplikacji stosuje się od setek lat. Mówi się tu o kwotach od 430 do 740 tysięcy złotych na jeden suplement diety. Wszystko to oczywiście robione jest pod pretekstem ochrony pacjentów, ale jedynym wymiernym skutkiem tych działań będzie zniknięcie z rynku setek naturalnych produktów stosowanych jak dotąd bez najmniejszego zagrożenia dla zdrowia. Co gorsza, właściwe organy działają tak wolno, że narażają na upadłość tysiące drobnych producentów. Można by wręcz pomyśleć, że robią to celowo. Augustin Delivois, prezydent Instytutu Obrony Zdrowia Naturalnego w Brukseli, relacjonuje. Potrzeba było 2 lat pracy kilkudziesięciu ekspertów z 27 państw. Od 23 listopada 2005 roku do 7 września 2007 roku, aby komisja HMPC-1 stwierdziła, że nasiona kopru włoskiego działają przeciwskurczowo, wykrztuśnie i wspomagająco natrawienie, choć właściwości te są od wieków znane w medycynie ludowej w Europie, basenie Morza Śródziemnego i w Chinach. Przypadek liści winorośli właściwej potrzebował aż 3 lat. Zajęto się nim 31 października 2007 roku, a zakończono pracę dopiero 15 lipca 2010 roku. A przecież od dziesiątek lat wiadomo, że winorośl poprawia krążenie. Jej skuteczność i nieszkodliwość w tym zastosowaniu potwierdzono w kilkudziesięciu badaniach naukowych. Eurodeputowana Michele Rivasi zauważa, do dnia dzisiejszego 95% wniosków dotyczących produktów na bazie roślin zostało rozpatrzonych negatywnie przez EFSA. Urząd EFSA działa zbyt rygorystycznie, stosuje restrykcyjne procedury jak dla leków, podejmuje decyzje opierając się na fragmentarycznych danych i odrzuca oświadczenia dotyczące właściwości produktu, mimo że wiele państw europejskich je dopuściło. Rzeczywiście, rozporządzenie 1924-2006 WE to największy jak dotąd zamach na prawo pacjentów do informacji. Skąd przeciętny Polak miałby się dowiedzieć, że kwas alfa-liponowy to przeciwutleniacz o wielu zastosowaniach, który jest nieoceniony dla cukrzyków, osób z objawami przedcukrzycowymi i cierpiących na neuropatię, w tym także nerwobóle? Koenzym Q10 i karnityna są bardzo ważne dla zdrowia układu krążenia, zwłaszcza u osób zażywających statyny, leki obniżające poziom cholesterolu. Glukozamina i chondroityna pomagają milionom ludzi cierpiącym na bóle stawów. Rybonukleotydy, przyjmowane przez osoby o osłabionym układzie odpornościowym, wspomagają naturalną ochronę organizmu i przywracają równowagę w układzie pokarmowym. Odpowiedź jest prosta. Niebawem możesz się nie dowiedzieć o tych cechach i prawdopodobnie nie będziesz miał innego wyjścia, jak tylko zastosować drogie leki chemiczne, wyprodukowane przez koncerny farmaceutyczne. Mamy do czynienia ze skandalem na wielką skalę. W dodatku, zdaniem niektórych, również moment forsowania tego rozporządzenia nie jest przypadkowy. Daje się zauważyć pewien pośpiech. Rozporządzenie jest pilnie potrzebne przemysłowi farmaceutycznemu, aby poprawić wyjątkowo niskie ostatnio wyniki finansowe. Wiarygodność branży podważyły ostatnie skandale z lekami Vioxx i Avandia w rolach głównych. Specjaliści mówią o dziesiątkach i setkach toksycznych leków, które należałoby wycofać. Ponadto aktualny kryzys gospodarczy i ograniczenie refundacji leków sprawiają, że Polacy masowo sięgają po środki naturalne, które są znacznie tańsze, a często równie skuteczne i w wielu przypadkach nie powodują skutków ubocznych.
Dlatego koncernom farmaceutycznym tak się spieszy, by odebrać nam wszelkie alternatywy. Tu chodzi o ich pieniądze. Nowe rozporządzenie europejskie jest dla nich jak kura znosząca złote jaja, która na wiele lat zapewni im dziesiątki miliardów złotych zysku rocznie. Podpisując poniżej petycję, masz wpływ na zmianę sytuacji. W Polsce kolejne rządy od dziesięcioleci pozostawiają Unii Europejskiej wolną rękę w narzucaniu nam przepisów, które nijak się mają do naszego życia. Zwykle nic z tego nie wynikało. Jednak tym razem jest inaczej. Sytuacja robi się naprawdę niepokojąca. Pewne europejskie stowarzyszenie było ścigane przez organy państwa i postawione przed sądem za nielegalną sprzedaż nasion pomidora oraz innych owoców i warzyw. Nasiona dawnych odmian, zachowane, opisane i dystrybuowane przez sieć Cocopelli. Pewien ogrodnik we Francji został objęty nakazem rewizji i skonfiskowano mu komputer, ponieważ dopuścił się promocji gnojówki z pokrzyw jako nawozu do ogrodu. Inną firmę skazano za sprzedaż skrzypu polnego bez zezwolenia Unii Europejskiej. Ekologiczni rolnicy zostali oskarżeni o zachwalanie zakazanego pestycydu, za jaki uznano olej z miodli indyjskiej, od wieków stosowany przez Indian jako środek przeciwko pasożytom. Nawet leki tak proste jak czosnek w kapsułkach, czy wyciągi z rozmarynu, żurawin, chondroityna, olej z wiesiołka mogą okazać się nielegalnymi w sprzedaży. To absurd nie do opisania, który ogranicza prawa pacjentów i zagraża małym, lokalnym producentom. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś podpisał petycję. Tylko podejmując aktywną walkę o nasze prawa, będziemy w stanie powstrzymać wspólną inicjatywę koncernów farmaceutycznych i Unii Europejskiej. W polityce funkcjonuje stare powiedzenie: milczenie oznacza zgodę. Jeśli nie wyrazisz swojego zdania, podpisując petycję, europejscy biurokraci zrozumieją to jako przyzwolenie na ten niekorzystny dla wszystkich w Polsce przepis. Pomyślą, że ta ogromna przysługa, jaką wyświadczają przemysłowi farmaceutycznemu i spożywczemu, nie wzbudziła niczyjego zainteresowania ani oburzenia i mają zielone światło w działaniu. Dlatego wszyscy liczymy na Twój podpis, bo nadeszła chwila prawdy. Twój podpis będzie bardzo ważnym i demokratycznym gestem dla działań podejmowanych przez Instytut Obrony Zdrowia Naturalnego w Polsce. A po podpisaniu petycji przekaż tą wiadomość wszystkim swoim znajomym. Powiedz im, że trzeba działać. Naprawdę nie ma czasu do stracenia. Serdecznie dziękuję. Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. Krzysztof. I tutaj, drodzy Państwo, po obejrzeniu tego filmiku, czy tam tego tekstu, po słuchaniu, pokazuje się cały tekst. Na końcu, można to pominąć oczywiście, na samym końcu jest podpisz petycję. I wystarczy kliknąć na to, by tą petycję podpisać. Także praktycznie rzecz biorąc, mechanizm jest bardzo prosty. Mam nadzieję, że w ten sposób coś uzyskamy. Zresztą rzadko oglądam filmy, ale ostatnio oglądałem Artura i Miminki, tą drugą część, i tam padło takie stwierdzenie: dbaj o naturę, ona cię karmi. Dlatego nie będę już więcej Państwa zanudzał dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj również stworzyć Państwu program, który zaciekawił Was. Tradycyjnie pokazuję swoją ostatnią stronę, te wszystkie linki. Ja myślę, że ja wkleję na następny raz również ten link z petycją. Dopóki on będzie mógł funkcjonować, niech sobie funkcjonuje, aby jak największa ilość osób mogła się wpisać o tym, o czym mówimy. Także dziękuję Państwu za to, że gościliście dzisiaj u mnie w domu, posłuchaliście mnie. Życzę miłego popołudnia i jak największej ilości osób podpisanych pod petycją. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.